Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będę kupować powój wszystko, jeżeli dokończę świąteczną piosenkę. Koszulka się przydziurawiła. To muszę kupić nową, to może ty nagrasz, kupuję Oli wszystko. Może tak. No. Jeżeli takie odcinki wam się podobają, to zostawcie łapeczkę w górę i subskrybujcie mój kanał, a my przechodzimy... Subskrybujcie mój kanał, żebyś tam wiesz, że to z każdym filmem? O kurczę! To będzie bardzo miły film dla Pawła, bo mam bardzo fajne takie świąteczne piosenki, kolędy niektóre, takie łatwe rzeczy, które my na przykład słuchamy często w aucie, jak jest świąteczny klimat, więc Paweł na pewno powinien te piosenki znać i ładnie dokończyć. Możemy teraz przejść do pierwszego losowania piosenki. Dzień dobry, bo ja też tu dzisiaj będę uczestniczył, jak zwykle. Takie piosenki są, widzowie, widzę dzisiaj w Betlejem. Tak, no ciekawie. Są niektóre kolędy, są niektóre takie świąteczne piosenki, niektóre angielskie, niektóre polskie. O, mój angielski, tak. Good English. Tak, kręciołka. Jest tak zimno. Jest strasznie zimno dzisiaj. Kto wie? Kto wie, co to jest? Nie znam tytułu. Słuchamy w aucie, co? Żeby trochę się rozgrzać i żeby było na głośniczkach. A ci sobie kupię, widzowie, nowego iPhone'a. Jeżeli chodzi o pierwsze losowanie, co możesz wygrać w nim? A, bo w każdym będę mógł co innego wygrać. A, dobra, dobra. Możesz w losowym sklepie, które wybierzemy na kole fortuny, kupić sobie coś za 50 zł, jeśli dobrze odgadniesz. Okej. Okay. Być może po piosence będę wiedział, po tytule na razie nie wiem nic. Śpiewaliśmy to ostatnio. No cały czas śpiewam, ale jak jeździmy autem. Marzenia, kto puka, ten się zmienia. Doczeka ich spełnienia. No nie, wiedziałem, a kto wie, czy za rogiem nie stoi anioł z Bogiem. Ale wiesz, co jest najgorsze? Że w aucie jest opóźnienie. I ja szybciej kliknąłam pauzy, okay. I po prostu dłużej leciało. Musisz to wykminiać, no to niestety pierwszej rzeczy... Niestety. Jeżeli coś czuję, że tak będzie przez większość filmu dzisiaj, dlatego widzę, zostawcie chociaż dla mnie lajka. Ale zobacz, łatwy ci moment wybierał. Tak, fakt, że to był łatwiejszy moment piosenki. No. Ale gdybym dostał, a kto wie, czy za rogiem nie stoi anioł z Bogiem, to ale na to zaśpiewał. Reszty nie znam być, totalnie. Nie warto mieć marzenia, żeby wiesz. Okej, okay, mam marzenie, żeby coś zgadnąć dzisiaj. Tutaj wiecie, widzowie, zróżnicowane kadry, żeby film był lepszy, wychodzimy na dwór tylko po to, żeby nagrać kółko. Możesz wygrać losową rzecz, cokolwiek będziesz chciał. iPhone 13 Pro. Ale w losowym kolorze, który ja ci wybiorę na kole fortuny. iPhone 13 Pro ma 4 kolory, dawaj. Dobra, kręcę. Pójdźmy wszyscy! Dobra, zgadnę to, idziemy. Widzowie, ja kolędy znam, także ja tutaj powinienem zgadnąć lejtowo. Witaj dzieciąteczko w żłobie, oddajemy Boga tobie. Nie! Nie! No ale to jest nie fair, bo to zależy od wersji. Nie! Jest wyznajemy Boga w tobie. Ale jest witaj dzieciąteczko w żłobie, wyznajemy Boga w tobie. A ja co ja powiedziałem? Nie pamiętam. Oddajemy Boga w tobie, a to nie miało sensu. Ja! Tak, nie! Ja jeszcze wypisywałam kolory na kole fortuny i dałam złoty. Jest tam złoty, ja chcę złotego, widzowie. A tak szczerze nie, to mam zamówionego, niedługo mu nie będzie. Jakby czekam, bo mój jest już rozjechany, a aparat w nowym iPhone'ie jest... No kolejne losowanie. Kolejne losowanie, widzowie, no przecież i co? Ale dobrze ci szło. No bo to i znałem, ale no niestety nie tak dobrze. Nie tak dobrze, jak miałeś znać. Słuchaj, przez rok nie śpiewałem kolęd. Dzisiejszy film będzie w samochodzie i na dworze, bo Paweł żadnej kolędy kupa nie zgadnie. Ja ci teraz losuję kolędę, znaczy świąteczną piosenkę. Dzień dobry, cześć! Cześć! O, Last Christmas. A co do wygrania? A, jeszcze tego nie ustaliłam. Ty sobie ustalasz, tak? Tak? Teraz możesz wygrać przedmiot. A masz konkretne przedmioty? Tak. Ile ja mam prób dzisiaj? Tak, by the way? 7. Tak. Czemu tak nie pożyście? A jakoś tak nie tak sobie, o, a może być miło 8? Zobaczymy. Przedmioty, które wypisamy na kole fortuny, to są rzeczy, które potrzebujesz. A w sumie może nie, jedno akurat chyba nie potrzebujesz i nawet byś nie chciał. Ale ty potrzebujesz. Nie, w sumie nie, po prostu tak dałam. Dobra. Last Christmas. A ty tylko to I znasz, nie? My heart. Tylko refren znasz. No nie wiesz. Dawno tego nie słychałam. Nie znam. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save you from tears, I'll give it to someone special. Dobrze. Tak? To był refren teraz? Tak się zajerałem, że odłączyłem mikrofon. Dobra, idziemy losować na dwór. A na dwór? No nie możemy to już wrzucać przedmiotu, iść do galerii. No. Tylko nie patrz, co tutaj jest. Tak klikłem. Okej, muszę ci kupić bluzę. Dobra. Cieszysz się? Spoko, no, przyda się zawsze.
Jaki zajarany. A co, się cieszyć bluzą? No tak! Ja jestem jak dzieci, ja się cieszę z zabawek, a nie z bluz. Idziemy po bluzę. Jeżeli chodzi o bluzę, to Paweł mówi, że chciałby poszukać w Nike albo w Adidasie, więc idziemy do pierwszego sklepu i zobaczymy, co znajdziemy. Chuj, znalazłem. Co? Zauważyłem w Freezerze, podoba mi się. Ta żółta. Podoba ci się? Jak ci się podoba, to bierzemy. Ja chcę, no to tylko XS, nie? Tak, tak. Ogólnie z bluzami bez kaptura tak średnio, ale ta mi się kurczę jakoś tak podoba. Co sądzisz? Dziwnie wygląda. Nie pogrubia mnie? A nie jest za duże? No bo to jest XS-ka. Zobacz, XXS-ka. Dobra. No, dużo lepiej. Tak? Teraz mnie nie pogrubia? To oznacza się trochę bardziej twój brzusio, ale dobra. Jaki brzusio, zobacz, płaski. Co myślisz? Nie wygląda tak szeroko, grubo? Nie. Nie? Nie. Ostatecznie kupiliśmy inną. Weszliśmy do Adidasa i znaleźliśmy bardziej uniwersalną. I mimo wszystko z kapturem. Dalej się nie przekonałem do braku kapturu. Taka o. Piękna. Idziemy losować kolejną piosenkę. Tak jest. Losuj kolejną piosenkę. Okej, stój. Co do wygrania? Co do wygrania? Nie patrz. To pewnie jest łatwe. Nie patrz. Stówkę w wylosowanym sklepie. Dobra. Na kole fortuny. Przybierzeli do Betlejem. Przybierzeli do Betlejem pasterzy. Na ziemi. No dalej. No ale to zależy, jaki jest refren teraz. Dobra, puścić ci trochę więcej? No puść trochę więcej, bo to nie ma sensu. Na ziemi. No serio teraz? No tak, no bo zaraz potem jest znowu chwała na wysokości. Dziwili się, że to dzieciąteczko gra na lirze. Wtedy coś pokręciłem i nie wiem. Dziwili się niepowietrznej muzyce i myśleli, co to będzie za dziecię. Gdybyś napisał Trumana i myśleli, to bym wiedział, co jest dalej. No niestety. Smutno. Było tak pięknie. Nie jesteś chyba zadowolony, co? No wspaniały film ogółem, nie? Ja wiecie, ja robię, kupuję ci wszystko. Kupuję jej faktycznie wszystko. A ona tu se, tak wiecie, kurwa, no tak średnio bym powiedział. Kocham twoje, kupuję ci wszystko. Się uda. Ostatnie też było super, nie? Też chyba dostałem dwie rzeczy na krzyż. Kupiłam zmywarkę. Tak, fakt, stoi jest w domu. Jest u nas w domu. Teraz będzie do zgarnięcia coś za 200 zł w dowolnym sklepie, który sobie wybierzesz. Dawaj piosenkę. To było już? Tak. Było chyba, nie? Nie wiem. Pójdźmy wszyscy do stajenki, nie było. Dobra, chodź, Jola. Było. Było? Tak, bo mam w ostatnich wyszukiwanych. To już tutaj, bo nie będziemy wychodzić, bo jest zimko. Dawaj się teraz zakręcę. Tutaj jest na minusie temperatura. All I want for Christmas is you. To jest twoja ulubiona piosenka. Ta, refren znam tylko. Weź mi pójść na refrenie. Hej ty, usiądź porządnie. Nie, sieć jak chcesz z Always Sensitive. Delikatna i miękka dla skóry pochwytka. Więc dalej nie muszę. Być? A gdzie może być? They are under Christmas tree. Underneath the Christmas tree. No to byłem blisko, no mogę. No wygrałeś. No. Tak? Dobra, dwie stówki? Tak, w losowym sklepie. Ale losowym, że ja losuję nie, go, czy wybieram? Nie, wybrałem przez ciebie. A to idziemy widzowie szaleć. Tak naprawdę nagrywamy kolejne kręcenie, bo sklepy nagrywamy potem, ale ci. Masz dwie stówki i masz dowolność. Dobrze, to tak jak mówiłem, zamówiłem już iPhone'a 13 Pro, ale nie mam do niego etui. Dlatego chciałbym etui. To jest Sandy załatw. Na Sandy niestety nie ma etui do iPhone'a 13. Nie ma jeszcze. Nie ma. Ale możecie wpadać na Sandy, jeżeli chcielibyście sobie kupić case'a czy jakąś bluzę. Nie, case'ów już chyba nie ma. Znaczy są do iPhone'ów zostały. Tak, no. Ale już tych na zamówienie nie ma do większości modeli telefonów. Ale na iPhone'a są. Oprócz 13. Każdego innego. Ale 250 zł to kosztuje. No, a nie ma jakichś zamienników? Wiesz, jakby spoko, ty to kupujesz, ale mimo wszystko mi szkoda tyle wydać na case'a. Telefon jest wystarczająco drogi. Chodźmy do iSpota, ale tam też będzie drogo. Ale jest też takie, taka wyspa z no, case'ami, to spoko. Możemy tam podejść. Możemy tam pójść. Mamy case'a, prosto z Chinolandii. Przepłaciliśmy pewnie 30 razy. Nawet więcej bym powiedziała, bo to pewnie... Ale w sumie zamiast 200 wydałeś 4 dyszki. Dziękuję ci bardzo. Nie no, po co masz przepłacać, jak wydaję tu ich. Zostawię ci tylko dwa losowania, więc się skup i śpiewaj dobrze. Losuję ci piosenkę. Kocham te święta, tak, te święta są super, ale nie wiem co za piosenka. To jest taka piosenka, gdzie jakby kilku artystów śpiewa. Ja pierdzielę, no dobra. No jest popularna, on leci. No dobra, no może po refrenie będę znał. Jak ja kocham te święta! Jak ja kocham te święta! Jej, yeah. Mogłeś dwa razy zaśpiewać i byś no, miał. Niestety, kocham te święta. Myślałam, że znasz tę piosenkę. No skąd? Co to w ogóle za piosenka? Pierwszy raz w życiu ją słyszę. Gdzie ona w radiu leci? Leci. Chyba w twoim. Kocham te święta, ja kocham te święta.
ostatnie losowanie w dzisiejszym odcinku. Będziesz na kole fortuny losował kwotę, którą wydasz w wybranym przez ciebie sklepie. Było. Było. Nie. Było? Było. Było. Jest taki dzień. To jest to? Chyba tak. Jak wybierałam te piosenki, to słuchałam ich wszystkich i wydawało mi się, że są takie oczywiste. Niebo, ziemia, ludzie wszystkim ślą życzenia. Jakoś tak, nie? A on nieźle zatrzymałaś w ogóle, dobra, i z tym filmem. Chodź na dór. Musimy zakończyć odcinek. No chodź. No chodź, kochanie. No za ile, wyjście złotych. Chodź. Masz ostatnią szansę. A daję bonusowa runda? Szans. Jeśli zgadniesz tą piosenkę, to kupuję ci co tylko zapragniesz, za jakąkolwiek kwotę chcesz, w jakimkolwiek sklepie chcesz. Losuj. To było. Rockin' around. To jest Kevin. A, dobra, to jest Kevina. To jest w tej scenie, jak on udaje, że ma imprezę w domu. Tak, coś takiego. Rocking around the Christmas tree. Dalej. Oh, no, no, no. No, 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 the Christmas tree. Nie wiem, no. No to niestety. No nie, odgadłeś! No ale to takie trochę jest naciągane. To jeszcze jedną. W sensie, jeszcze raz ci puszczę. W innym momencie. Dobrze. Ja uczciwy chłopak. The Christmas tree have a handy heart. Rocking around the Christmas tree. Every time I look around. Co? Every time. Wszyscy patrzą. No, wszyscy mówię. Wszyscy mówię. Everyone! No i nici! No niestety. Dam ci taką szansę. Możesz buziaczka na podzierzenie. Ja zadowolony. Świetnie się bawiłem. Jakby naprawdę super się bawiłem i to jest najważniejsze chyba. Znaczy i tak wygrałem fajnie. Wygrałem przez 200, wygrałem bluzę, także ja zadowolony. Ale nie przez to, że my często śpiewamy te piosenki w aucie i Paweł zna teksty. No, stresowałem się może, no nie wiem. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Możecie dawać znać w komentarzu, jaka jest wasza ulubiona piosenka świąteczna. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie mój kanał, widzimy się w kolejnym odcinku. Pa! Pa, pa!